Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, makabra jest z tym prezydentem Bidenem. Pojechał do tej Anglii, no jedna wielka wtopa. No, ale makabra w Ameryce jest większa, no bo rozwala Amerykę. Subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Oglądasz reklamy, piszesz swoje obserwacje czy komentarze. Jest to wspaniałe. Dziękuję bardzo. No, Ameryka pod rządami Bidena i jego komunistycznych doradców, no to w zasadzie robi sobie największe okaleczenie, samo okaleczenie w historii Ameryki, w historii świata. To jest po prostu nieprawdopodobne. No i widać to szczególnie w zeszłym tygodniu, kiedy no, w ciągu pierwszego dnia w sumie zamknął rurociąg kanadyjsko-amerykański. Kilkanaście tysięcy ludzi straciło tam pracę. Keystone. No, w zasadzie no to dzisiaj Kanadyjczycy powiedzieli, że zamykają to wszystko również, no bo to nie wytrzymało. No ale Biden zrobił następny numer. W zasadzie na Alasce, w tym kręgu polarnym jest tam taki, no w zasadzie zwierzęta tam ochrona środowiska tam była, no ale część przeznaczyli na wydobywanie ropy. No i zabronił wydobywanie tej ropy. Znowu kilkanaście tysięcy miejsc pracy zostało stracone. Znowu setki czy miliony tych baryłek ropy nie będzie wydobyte. A Rosja i cały ten OPEC, czyli Organizacja Krajów Eksportujących Ropę, przymierzają się do tego, żeby po prostu jeszcze więcej wydobywać. Cała ta administracja Bidena i całe to lewactwo komunistyczne, te środowiskowe, te zielone, oni naprawdę są nienormalni i naprawdę nie zdają sobie sprawy, że Ameryka jest tak mikroskopijna, tak mała część z tego światowego zużycia węgla, że po prostu to nie ma znaczenia statystycznie. Rosja, Chiny, nawet Chiny, Iran, no oni chętnie wstąpią tam, gdzie Ameryka sama sobie szkodzi i się wycofuje. W 70-tych latach to Ameryka kompletnie zależała od wydobycia ropy z krajów arabskich. OPEC zrobił te wszystkie embarga, to kolejki były w Ameryce. No dzisiaj w Ameryce kolejek już nie ma, no ale benzyna podskakuje z 3,5 dolara mniej więcej za galon już zaczyna być, czyli to jest około dolara za litr, no bo galon no to jest 3,78, no to i tak mniej niż za galon, niż powiedzmy w Niemczech, gdzie tam jest ponad 1 euro, a euro no to jest 1,22 dolara. Dalej, no Biden sam robi to Ameryce. OPEC 40-50 lat temu już zaszantażował Amerykę. No to był kryzys energetyczny w tym czasie. No ale te hydrauliczne, te wodne rozwalanie skał i tego podłoża i te różne wiercenie poziome. Także to spowodowało to, że tego oleju, którego kiedyś nie było jak się dorwać do niego, dostać do niego, no to ten olej i ropa zaczęła się wydobywać. Te wszystkie skałkowe sprawy, piaskowe sprawy, to wszystko zaczęło wchodzić na rynek światowy. No i to złamało dominację, złamało to przewodnictwo OPEC-u. OPEC starał się złamać z powrotem to wchodzenie na rynek światowy w Ameryce, no ale niestety nie udało się.
W 2019 roku Ameryka produkowała prawie trzy razy więcej ropy, tej podstawowej ropy, niż w 2008, czyli przez 11 lat, no po prostu to był jeden wielki wybuch. OPEC i Rosja musiała zacząć ograniczać produkcję, żeby podnieść ceny, no bo im się nie opłacało, no bo problem z tą ropą, no to jest nie za ile się sprzedaje, tylko ile kosztuje wydobycie. Niektóre ciężko wydobywalne te miejsca, no to jest jakiś taki próg opłacalności, kiedy to się wszystko składa i wydobywać można, no ale to trzeba zarobić na tym pieniądze i tylko wygrywają ci, którzy mają tani dostęp i jakoś nie kosztuje ich to za dużo do wydobywania. W Ameryce całe te inwestycje się zredukowały przez ten pieprzony COVID, no bo zapotrzebowanie na początku spadło, no ale teraz wszyscy pozamykali, także drewno, powiedzmy, kantówka, drewno, sklejka i tak dalej, materiały budowlane, to są po prostu nie do osiągnięcia, no ale to się wszystko odkręca, no ale potrzeba ropy naftowej, potrzeba benzyny. No i całe te wycofywanie się z tego, no to jest właśnie pchane przez rząd. Rząd po prostu ten komunistyczny, rząd ten środowiskowy, rząd lewacki usuwa przemysł, usuwa wydobywanie w Ameryce. No szkodzi, po prostu morduje Amerykę. No i sporo tych lewackich inwestorów, no oni też są zafascynowani tym środowiskiem, no i niszczą. Taki hedge fund, taki Engine 1, to mała grupa inwestycyjna, no ale oni rozpracowali w jakiś sposób tą matematykę i wyrzucili trzech z grupy Exxona Mobil. No i pomimo, że reprezentują chyba 0%, no to byli w stanie wejść do jakiejś tam rady. No i zaczynają teraz, przepuścili rezolucję o tym, że Chevron, czyli wielka firma naftowa, będzie w zasadzie musiała zacząć zamykać robienie wyjście z oleju i z gazu. To są jakieś takie manipulacje finansowo-polityczne nie do uwierzenia. Amerykańskie banki to samo robią. Amerykańskie banki stanęły po stronie tej środowiskowej. No i w zasadzie wszystkie te biznesy, które kopalnie nie dostają pożyczek, nie są finansowane przez banki. Tak samo ten projekt wydobywania oleju w tym okręgu, na tym okręgu polarnym, no te też w zasadzie nie mieli pieniędzy. To się było to odpuszczone czy otworzone przez Trumpa, no ale komuniści i socjaliści, oni to zamknęli, no i zamykają ten okręg polarny, nie będzie tam wydobywania Rosji. Cała ta Arktyka od strony amerykańskiej jest zamykana, a od strony rosyjskiej po prostu jest otwierana. Całe amerykańskie lewactwo właśnie krzyczy, że Stany Zjednoczone muszą zlikwidować wydobywanie węgla, ropy i gazu, żeby sprostać tym wymaganiom tej umowy paryskiej. No, chodzi niby o to, żeby zlikwidować, zredukować do 1,5 stopnia Celsjusza ten wzrost temperatury globalnej, no ale to nie jest kompatybilne z tym całym, z całą
z całym światem, no bo w zasadzie w 2050 roku wzrośnie następne 2 miliardy ludzi, no tyle tylko, że nie w Ameryce. Ameryka się wyludni, Ameryka się wyniszczy, a cały świat po prostu będzie szedł do przodu. Tylko przez to, że mamy Bidena i mamy tych kretynów środowiskowych. Na coś takiego, no to będzie wymagało reorganizacji całkowitej na kuli ziemskiej, no i by wymagało zmiany ekonomicznej. Musiałoby być 60% samochodów, musiałoby być już elektrycznych w 2030 roku, no ale to jest niemożliwe. To nie ma jak wydobyć ani minerałów, ani do produkcji baterii. To po prostu się nie da rady zrobić. Teraz, no i w 2030 roku, no to też około 800 milionów ludzi, prawie miliard ludzi, no to nie ma dostępu nawet do prądu. Oni nigdy nie będą mieli dostęp do prądu, a prąd jest stwarzany, no robiony przez najbardziej właśnie przez spalanie węgla, przez turbiny parowe i tak dalej, i tak dalej. No i nie rozwiną się, tak? Są pewne społeczeństwa, są pewne kraje, które po prostu nigdy się nie rozwiną. Czy jakieś przełamania technologiczne nastąpią? No możliwe, że nastąpią, no ale tak patrząc, no to węgiel, olej i ropa będzie używana. No Ameryka się pozbywa, Ameryka będzie musiała kupować po prostu ze świata, kupować od Rosji, kupować od Chin. Ruscy powiedzieli, że oni w zasadzie jak Europa i Ameryka zacznie się wycofywać, no to ceny będą coraz większe. No dlaczego będą coraz większe? No bo prawo popytu i podaży wskoczy, no i to będzie wymagało tego, że Ruscy wstąpią. Oni teraz zrobili w tym kręgu polarnym prawie 200 miliardów dolarów wydadzą na tę ruską eksploatację właśnie tego okręgu polarnego. No i tyle tam tego oleju jest, że to tam starczy na cały świat na parę lat. Oni w 2030 roku no to będą największym producentem właśnie płynnego gazu. To jest po prostu nieprawdopodobne. No Ruscy stawiają rurociągi do Europy, kiedy no i Biden zamknął amerykański Keystone, no ale w zasadzie Stream 2 pozwolił na otwarcie, wyłączył te wszystkie ograniczenia amerykańskich firm. No to jest jakaś paranoja, to jest po prostu paranoja. Oni, komuniści, zdecydowanie chcą zniszczyć Amerykę jaką taką. Wydaje mi się, że po prostu jak Ameryka padnie na kolana, no to oni zbudują to po swojemu. Węgiel to jest też nieprawdopodobna sprawa. Rosja wyda ponad 10 miliardów dolarów na to, żeby zbudować linie transportowe węgla. Australia, Chiny, Indie czy inne kraje, Rosja tak samo starają się zwiększyć produkcję węgla o 30%. Chińczycy otwierają na dzień dzisiejszy następne ponad 120 kopalni węgla kamiennego. Także wszyscy wiedzą, co powinni robić dla swojego narodu, wszyscy wiedzą, co powinni robić dla swojego kraju. No a Biden, no Biden jest po prostu, no wsadzili wariata do Białego Domu, no i wariat niższy. No tyle tylko, że za 14 miesięcy będą wybory, Izba Reprezentantów po prostu padnie, no teraz ma tylko przewagę pięciu reprezentantów.
Senat jest podzielony pół na pół, no ale też tam jest jeden normalny demokrata. Także to się wszystko to się zmieni. Postępowcy chcą po prostu poddać i zlikwidować amerykański te wszystkie strategiczny przemysł energetyczny. No i to wszystko jest w imię oszczędzania środowiska. No to już jest najgorsze, co może być. Stany Zjednoczone nie wyeliminują tych emisji, tego dwutlenku węgla, choćby chciały, bo to będzie wyprodukowane gdzieś indziej. Gdziekolwiek Ameryka się podda, no to gdzie indziej będzie ta sam węgiel spalany. No tyle tylko, że robota, tyle tylko, że wzrost ekonomiczny, no i jakaś przewaga geopolityczna przestaje istnieć. No tak, nie jest dobrze. Także jeżeli głosowaliście na Bidena, patrzcie się, co się dzieje. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Oglądasz reklamy, super. Piszesz komentarze, również super. Nie subskrybujesz, to jest szaleczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Dziękuję bardzo wszystkim republikanom, konserwatystom, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Nie załamujcie się. Naturalne jest, że życie się toczy, polityka jest ostra. No po prostu trzeba być normalnym, po prostu trzeba głosować wtedy, kiedy trzeba głosować. Przekaz dla socjalistów, jeżeli głosowaliście na Bidena, widzicie, co się dzieje. On po prostu niszczy Amerykę. Jeżeli jeszcze do was do tego nie dotarło, popatrzcie się na cenę benzyny. Zdrowia dla normalnych.